Hej, tu Karolina. Dzisiaj mam dla Was przepis na słynne latte dyniowe ze Starbucksa, bo nie wszyscy wiedzą, że to oryginalne wcale wegańskie nie jest. Do jego przygotowania będziecie potrzebowali łyżki puree z dyni, połowy łyżeczki przyprawy dyniowej, w opisie macie to wszystko opisane, łyżeczki cukru kokosowego lub jakiegoś innego słodzika, 3/4 szklanki mleka roślinnego, kilku kropel wanilii i 1/3 szklanki mocnej kawy. Najpierw na patelni czy też w garnku podgrzewamy nasze puree z przyprawami, do tego że dajemy dosłownie odrobinę czarnego pieprzu i kiedy cała masa się zagotuje, dodajemy cukier i podgrzewamy jeszcze przez chwilę, następnie dodajemy mleko, wanilię i zagotowujemy. Oczywiście często mieszamy naszą miksturę, tak żeby nic nam nie przywarło i wszystko ładnie się rozpuściło. Kiedy zacznie wrzeć, wyłączamy gaz i miksujemy całość blenderem. Może to być troszeczkę uciążliwe, ale uwierzcie mi, warto, aby ta konsystencja była naprawdę kremowa i powstaje nam właśnie coś takiego. I teraz do naszego kubka wlewamy kawę i naszą miksturę dyniową posypujemy przyprawą do dyni, zarówno do dekoracji, jak i dla smaku, i nasze idealne starbucksowe, ale lepsze, bo wegańskie dyniowe latte jest gotowe. Idealne na jesień.